Pani Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Pani Marianna Bytych-Osuch przedstawi nam projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Zgorzeleckiemu w województwie dolnośląskim. Prosimy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedłożyłam Państwu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Zgorzeleckiemu na likwidację skutków powodzi, która wystąpiła na terenie tego powiatu w miesiącu sierpniu ubiegłego roku. W miesiącu październiku starosta powiatu Zgorzeleckiego wystąpił do naszego powiatu o taką pomoc. Nie będę przedłużać czasu i opowiadać, ponieważ media, wszystkie media w Polsce informowały, jak przebiegała powódź, jakie powodowała zniszczenie na terenie tego powiatu. Ja tylko wspomnę, że w roku ubiegłym Rada Powiatu udzieliła już takiej pomocy gminie Bogatynia, która znajduje się na terenie tego powiatu. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 2 lutego ustalona została wysokość pomocy w wysokości 10 tysięcy złotych. Stąd przedłożony Państwu projekt uchwały. Są pytania, czy przeczytać? Prosimy bardzo o uchwałę. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Zgorzeleckiemu, województwo dolnośląskie na usunięcie skutków powodzi. Tu następuje podstawa prawna. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się pomocy finansowej powiatowi Zgorzeleckiemu w wysokości 10 tysięcy złotych, słownie 10 tysięcy, z przeznaczeniem na usunięcie skutków powodzi z 2010 roku. Paragraf drugi. Wydatek zostanie pokryty z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Paragraf trzeci. Podstawą przekazania środków na realizację pomocy, o której mowa w paragrafie pierwszym, będzie umowa zawarta z powiatem Zgorzeleckim określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Nad projektem uchwały pracowały komisje. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego, jak również Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetu. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę Komisję Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych ma ewentualne pytania w sprawie tej uchwały do Pani Naczelnik? Nie widzę. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Też nie. 23 głosy za. Bardzo dziękuję Pani Naczelnik.